shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Subnautica. Oczywiście już muszę na start zrobić sobie poprawkę, bo pomyliłem się. Już bym płynął na północny wschód, ale musimy płynąć na południowy wschód, aby dopłynąć tam, gdzie chcę dopłynąć. Jeszcze w sumie odpalę to, a zobaczmy, jak to się prezentuje. Nasz sonar. O, notarzem grzmotnął. Nawet fajnie wygląda. Tylko widzę, że kosztuje mnie cały jeden punkt energii za jeden taki puls. Ale nie powiem, wygląda to fajnie. Może później, jakby się udało gdzieś mieć ogniwo zapasowe, albo jakieś mocniejsze, to byłoby to trochę bardziej opłacalne, żeby częściej z tego korzystać. Ale póki co... Dwa rekiny piaskowe, jeden zarażony. I neonówka chyba tam też była zarażona. Tutaj coś... Schodzę coraz głębiej. Jest kawałek jakiegoś wraku. Jest i też ciemnica. Póki co jest bezpiecznie. Dobra, stop. Jak daleko jestem? Oj! Przegiąłem! Grubo przegiąłem. Tu ile złomu. Oj, oj, oj. Grubo przegiąłem z odległością. Zajebiście. Dobra. Wygląda na to, że jest bezpiecznie. Tutaj tak się prezentuje stan mojego ekwipunku. Trzeba naspawać ten batyskaw. I nie podobał mi się ten wrzas. Coraz głębiej i więcej wraków. Oho, jestem bliżej Aurory, bo już radiacja działa. Okej, jest to coś. Dobra, czekaj moment. Na powierzchnię, proszę. Podgląd. Znowu to. Okej, pokaż mi, gdzie jest. Oj, 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 oj. Dobra, a może jednak nie. A może jednak płynąłem w dobrą stronę. Jezus! Dlaczego jestem tak daleko? Czy daleko, tak blisko rufy? Tak blisko... rufy... obok której... gdzieś tu pływał ten wielki rewengator. Bo gdzieś na takiej okolicy go spotkałem. Okej, te są małe. Czyli są w miarę niegroźne. Ale nie, to totalnie nie było to miejsce, do którego chciałem płynąć. Jezu... Ostatnie miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to w pobliżu tego czegoś. Dobra, ale teraz będę chyba w miarę na dobrym kierunku. Na wschód... Co to mamy?
chyba sterownia skanująca, tak mi się wydaje. Tak jest. No, a sterownię już mamy. Więc nie ma co się... Nie wiem, czy rozdrabniać to jest dobre określenie. O kurde. Wrak. Proszę, proszę. Tego się nie spodziewałem tu znaleźć. To chyba nie jest ten wrak, przy którym byłem wcześniej, nie? Nie, to jest jakiś inny. Który to jest w ogóle kawałek Aurory? Okej, okay, już jest Rubin. Już widzę Rubin. Ale na razie go nie zbiorę, niestety. Okay, czy jest tutaj coś, co ja bym chciał zgarnąć? O, jest jakieś ramię do prona. Ramię wiertnicze. Jeden na dwa. Rozejrzyjmy się tutaj. Może będzie coś ciekawego. Drzewo błoniaste. Coś tutaj się kryje? Nic. Oj, proszę. Drugie ramię wiertnicze, czyli schemat też już jest mi znany. Problem jest taki, że nie mam kombinezonu, do którego mogę to ramię wpakować. One trzy ramiona tutaj są, ale nie będziemy skanowali kolejnego. Jest mi to zbędne chwilowo. Jest galereciak. Tutaj coś? Nic. Tutaj? Też pusto. Czy mogę tu wejść do środka i przebadać ten wrak? Chyba mogę. O, jest PDA. Kolejne ramię wiertnicze. Ramię wspinaczkowe. Poproszę. Minuta tlenu. Też jeden na dwa. Czy będzie może drugie ramię wspinaczkowe? Znaczy dużo ramion wiertniczych jest. Integrating new PDA data. Jeśli była gra przez chwilę za głośno, to wybaczcie. Korporacja Torgal, czyli korporacja z Paula i Barta Torgala. Czyli załogi Degasy. Dobra, tutaj nie ma wyjścia, czyli jak przyszedłem, tak wchodzę. Wróć, tak wychodzę. Jest łypacz. Kurde, w totalnie inne miejsce zawędrowałem niż chciałem, no. Ale proszę. Może to nie będzie takie złe. Ale w sumie to jest blisko tego, więc nie jestem aż na tak złej drodze. Choć nie powiem, wolałbym widzieć to, co widziałem wcześniej. Dobra, to chwilowo jest bezpiecznie. Muszę płynąć w kierunku tej kapsuły, no bo... Tam gdzieś będzie wejście. Po pierwsze do tego biomu z rubinami i galereciakami. A po drugie, co wręcz bardziej ważne dla mnie, wejście do biomu, konkretne wejście, które jest... Wejście obok wraku, który skrywa w sobie, obok którego jest kapsuła czasu, którą bardzo chętnie sobie przygarnę. Ale dopóki nie znajdę wejścia, no to niestety... O kurde, kolejna kapsuła czasu, no nie wiara! Nie wierzę. A miejsce w ogóle? Nie mam. Dobra, to nie wiem, płynę tutaj, wyrzucę tytan. Tak z... No za tyle. Zobaczmy, co jest w środku. Lava base. O kurde. Troszeczkę soli zgarnąłem, no ale kurde... Dwie apteczki. Dobra, w sumie ten tytan to zabiorę, przynajmniej ten, który się toczy. Oj. Proszę, nie przycinaj. Proszę, nie przycinaj. Nie ścinaj się. Jest, dziękuję. Ale on się w sumie i tak stoczy, prędzej czy później gdzieś tam na dół. Dobra, nie, tytan to jest dość pospolity, to sobie mogę go zostawić.
Bo jeszcze jest ten... Jeszcze jest kwestia... tej drugiej... kapsuły, która nie ma bladego pojęcia w sumie, co w sobie ma. Ale jest drugi wpis, który to jest pierwszy wpis, który trzeba obczaić w tym odcinku. Dobra, czekaj, bo czy płynę w dobrą stronę? Kurde, gdzie jest ten... pin? Baza de Gassi, kapsuła ratunkowa... Wow, niesamowicie blisko byłem tego wraku. Dobrze, i gdzie była ta kapsuła? Gdzie jest ten wymiennik? Właśnie, w ogóle muszę ten wpis o nim nadrobić. Bo jest wymiennik i kapsuła jest tutaj. Bo zrobiłem sobie... Znaczy, zeskanowałem to, wpis się odblokował, ale ja finalnie tego wpisu nie przeczytałem. Dobra, otwórzmy drugą kapsułę w tym odcinku, a trzecią w tej serii. Hello. Co mi tu wypadło? What? O kurde, co to jest? A jak fajnie wygląda? O, Jesus mać! Wow, co jest? Co to jest? Kleszczawka. W sensie, co mnie coś gryzie? Ssało mnie ciągle. No, poważnie? Dziękuję. Dobra, do Simofa zużyjemy jedną z tych apteczek. Co dostaliśmy? Rudę Nikru dostaliśmy! Zajebiście! Dziękować. Dziękować za tę kapsułę. Co mi tu wpadło? Pewnie to ramię. Dokładnie, ramię wiertnicze. 4 diamenty. No, diamentów niestety nie mam. W ogóle. Chciałem powiedzieć bez chwili w dużej ilości. Nie wiem, w ogóle. Dobra, obczajmy po kolei. Kleszczawka. Prosty mechanizm pasożytniczy, odrobinę bardziej rozwinięty do zwykłego kosmicznego kleszcza, ale tak samo obrzydliwy. Rozciągły odwłok, służy do zbierania i trawienia krwi, wysane ofiary, szczęka, rzędy mówi żółw, wstrzymujące ofiary. Zachowanie powolne, ruchy i niewykształcone systemy obronne sugerują wyewoluowanie w kierunku żywienia się głównie padliną. Często także atakują większe organizmy, które mają mniejszą szansę zauważyć pasożyta i próbować się go pozbyć. Uciążliwa i niehigieniczna, unikaj lub unieruchamiaj. No dobra. Czyli nic takiego, mówiąc krótko. Tutaj mamy te dwie kapsuły. Pobrane dane. Dane obcych, dane skanowania, wymiennik obcych. Te wymienniki są połączone ze starą siecią rur, która wykracza poza maksymalną głębokość skanowania. System pomp nadal działa, widać. Otwór napływowy czerpie wodę ze środowiska i pompuje ją w nieznane miejsce pod dnem morskim. Ciepła, uboga w tlen woda jest wyrzucana. Większość zwierząt unika wymienników. Można zaobserwować, jak łypacze wpływają do sieci rurociągów i wypływają bez żadnych uszczerbków. Wymagane dalsze badania. Tej korporacji. Tak mi się odznaczy jeszcze. Dziękuję. Korporacja Torgal. Wieloletnia rodzinna firma, która kieruje prawie tuzinem operacji handlowych i górniczych. Ceny akcji przedsiębiorstwa osiągnęły swoją najwyższą wartość, kiedy grupa mongolskich ministrów wydała oświadczenie mówiące, że do budowy nowej bramy przestrzennej zamierzają wykorzystać materiały korporacji Torgal. Plany te jednak zostały wstrzymane, kiedy Bart Torgal, przyszły przywódca nowej operacji górniczej, zaginął wraz z ojcem mniej więcej dekadę temu. Aha, okej, okay, czyli jednak... Czyli mniej więcej... Czyli około 10 lat temu byli na tej planecie. Dobra, czyli jednak tej bazy nie mogły być z tytanu, no bo dowiedziałem się jednak, że tytan nie rdzewieje. I drzewo błoniaste tutaj dla was tylko... opis, gdyż nie zamierzam tego czytać. I kapsuły czasu. For you, my friends, goodbye. Czyli co, na pożegnanie? Ktoś to zostawił? Ale jakby, od czego to zależy, w którym miejscu ono się... Bo jakby, tu jest zdjęcie takie, ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Nie miałem jeszcze okazji tego znaleźć. Ale sądząc potem, że tu jest sufit, to to jest jakaś jaskinia i pewnie głęboko pod wodą. Ale zdjęcie jest takie, a kapsuła jest gdzieś bardzo na powierzchni. I tu. Lava Base.
Wow. Comes with indoor heated pool. Ciekawe. Biom lawowy, jak rozumiem. Pewnie ten w miarę najgłębszy, skoro jest też mowa w tym. Pewnie... O, to jest ten wymiennik pewnie leci do tej bazy obcych, tej najgłębszej. Bo jest mowa o bazie, która jest... Znaczy, o tym, że woda ta tutaj jest ciepła. Bardzo ciepła. Czyli pewnie do tamtej bazy to leci. Ja w sumie? Daj mi to. Już od razu je pozbieramy. Jeden rubin. Drugi rubin. I chyba gdzieś tu powinien być jeszcze trzeci. O, proszę. Tutaj są. To co? A, to okogon. No ale najedzony jestem. I rubin numer 3. Dzięki czemu będzie mnie od razu stać na polepszenie maksymalnej głębokości Simowa. Ale na razie my płyniemy tutaj. O, proszę. Jest to coś. Wygląda trochę jak wodorost. O, więcej tego. Żadne muzyczki dla biomu. Więcej przestrzeniaków. Super. To było im potrzebne. Dobra. Sprawdźmy teren. Okej, wydaje się to dość zamknięte póki co. Oho, niech zgadnę. Kolejny drapieżnik? Co to za grudki? Do skanowania. Krwisty olej! Idź mi stąd. Poskanujmy. Krwisty korzeń. Dobra, sprawdźmy na szybko. Rozciąga się z jednej ściany jaskini na drugą, poskręcony system zwoła korzeniem przedostaje otwarte wody, jego wyspadają się w celu zasadzenia integralności. Okej. Zarówno krwiste korzenie, jak i krwiste pnącza produkują pęcherze wypełnione olejem, wskazując tym samym, że są one w istocie tym samym gatunkiem flory. Znaczna część systemu korzeniowego rozwija się w samych skałach, od czasu do czasu przybijając się na otwarte wody w celu pozyskania składników mineralnych lub produkując pnącza, które żywią się składnikami odżywczymi otwartych wód. Okej. A czym ty jesteś? Tak, czymś drapieżnym. Węgorz amperowy, czyli co? Ewolucja węgorza elektrycznego? Okej, trzepnął mnie prądem. Dwa razy. Trzy razy! No, trzech razy sztuka, ale zeskanowałem gościa, więc... Worf. No, mam sporo apteczek. Weź mi nie swajpuj mojego Steamowa, dobrze? Dziękuję. Świetnie. Super, jeszcze się sfokusował teraz na mnie. Dobra, tutaj jest coś jeszcze. I tutaj. Kurde, dwie nowe rzeczy. O! Coś innego chyba jest. Co się... To nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam krabopająk. Sprawdźmy. Krwawy pełzacz to jest. Czyli jakiś podgatunek? Dzięki. To jest co? Kryształ uranitu. Nie, uraninitu. Uraninit. Odblokowano wpis. Skakuj. Sprawdzaj. Uraninit to naturalnie występujący tlenek uranu. Wyjątkowo radioaktywny i niestabilny. Jego głównym zastosowaniem jest produkcja prętów reaktora uranowego do generatorów jądrowych. Zastosowanie w energetyce jądrowej. No dobra. Fauna, mięsożerne, węgorz amperowy.
duży ciekawski drapieżnik, który zamieszkuje głębiny raf i kolonie krzaków pulwowych. Kolce elektryczne. Kolce umiejscowione na tułowiu generują silny prąd elektryczny, który węgorz amperowy wykorzystuje do obezwładnienia ofiary. Duża, elastyczna szczęka usiana ostrymi zębami. Jeżeli w rafach żyje szybszy, silniejszy i bardziej żarłoczny drapieżnik, zdaje się on unikać węgorzy. Unikać lub obezwładniać. I oczywiście niech się jeszcze odznaczy. I krwawy pełzacz. Zwinny terytorialny padlinożerca poruszający się w grupach wzdłuż dna morskiego, blisko spokrewniony z amfibiotycznym krabbajągiem, jednak przystosował się do warunków głębinowych, no czyli dalsza gałąź ewolucji odnóża. Największą różnicą między pajęczakami na tej planecie są cztery nogi. Wydłużone o ponad metr od tułowia krwawego pełzacza, pozwalające na niesamowicie szybkie poruszanie się po dnie morskim, a nawet wspinanie się po ścianach. A to chyba u każdego pająka. Tułów. Krwawy pełzacz może obniżyć całe ciało, aby jego żuwaczki były w zasięgu padliny, którą się żywi, nie tracąc przy tym mobilności, której potrzebuje, aby uciec przed wrogami. Ważny przetwórca odpadów, unikać lub obezwładniać. Dobra. O, nie mam wody. To kłopot. To jest co? A, to jest nic. Po prostu jakieś światełko. Welcome aboard, Captain. Kurde, przydałoby się już tą bazę gdzieś tu ogarnąć. Ej, serio? To jest taka zamknięta przestrzeń? Ej, no myślałem, że to jest większe! Ja już tu... Ej, widzieliście to? Gdzie jest to piranie? Patrzcie! Też jakaś dalsza. Hunsfot! Masz na mnie jakąś mapę, Hunsfocie? No ale... Daj się skanować. Tak, tak, tak. Ugryź sobie mnie. Dziękuję. Czy on jest ślepy? O, widmowe ziele. Fajnie. Dobrze. Nie, nie lub torpedowy. Miałem nadzieję... wynurzaj się, idioto. Co ty robisz? Oh, świetnie. Już bym sam systemofa znowu rozwalił. Dobra, naspawajmy go trochę. Okej, nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce do budowy bazy, ale no, trzeba w końcu taką zbudować. Dzwoni przy okazji miejsce w ekwipunku. Okej, tu jest wąż. Okej, zbuduję ją gdzieś tutaj. W miarę na środku, myślę, że jest tutaj w miarę bezpiecznie. Więc zbudujmy duże pomieszczenie. O ile gra mi pozwoli. Widzę, że nie bardzo chcę na to pozwolić. O! O, 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 tu się da. To świetnie. To bardzo świetnie. Nie, 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 nie chcemy kolejnego dużego pomieszczenia. Aha, ja musiał przylegać. A walimy mu. Walimy może temu od razu. Dobra. Oj, oj. Okej, czyli im głębiej, tym słabsze. Wzmocnijmy to. Mam sporo jeszcze tego litu. Mam też trochę soli. Kurde, ale nie mam gdzie tego... tej starej da niklu jeszcze. Kurde, zbadałbym to, ale boję się, że to mi gdzieś tam spadnie na dno. Jak to spadnie na dno, to tego już nie odzyskam. Okej, tą baterię myślę mogę już... A, mogę sobie wymienić od razu. Spoko. No, a właśnie, no, bo mam magnety, to... No to stwórzmy sobie już karabin unieruchamiający. Skoro mogę... A to w narzędziach chyba? I czego mi brakuje? Bo te... Jak brakuje bate... A, może.
No jak żemią przecież tutaj w sadzie, to jak może mi brakować baterii, co nie? Dobra, to jeszcze raz. Narzędzia. Karabin unieruchamiający. Pięknie. Ile to zajmuje miejsca? Tyle samo co owoc, ale myślę, że akurat noszenie tego przy sobie no będzie bardzo pomocne. Wybierzmy go. No, fajnie wygląda. Craig McGill crash landed in the acid swamps of Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers, and hijacked a tamed Starwall. If he can do all that, you can survive one more day. Dzięki? Tak myślę. No, tylko niestety pewnie bez Cyklopa, albo co gorsza, bez Prona, daleko nie powędruje. Bo niestety, ale teraz niecały kilometr pod wodą tylko mogę być. Konkretnie 900 metrów dzięki temu modyfikatorowi głębokości, czy tam kompensatorowi i bla 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 bla. Torpedy to były i tak dalej. No, a poza tym niczego więcej nie chcemy pakować, ale za to chcemy wpakować tutaj ten upgradę 900 metrów z gniotu. Okej, do naprawienia jest. Siup. All systems online. Pięknie. O! Niski otwór, mówisz? Szkoda, że się nie odtworzyła wiadomość. To był ten. Leading to a biome with extensive fossilized remains. Mówisz i masz, co? To co jest? Jak mi grzmotnął Simofa akurat, jakżebym z niego wyszedł, no. Fragment reaktora jądrowego! 1:3. Kurde, to musi być potężne źródło energii. Dobra, przetestujmy torpedy. Okej, spodziewałem się, że to będzie trochę bardziej skuteczne. Czy tutaj trafi od razu w cel? Teraz z tego galereciak. Chwilowo nie widzę stąd wyjścia. Czyli muszę płynąć dalej. A tam gdzieś idę. Są grzyby głębinowe! Pięknie! A te grzybki są mi potrzebne. Świetnie, coś mi gryzie. Poproszę. Troszkę ich nazbiorę. Zasadzimy je obok Mother Base. Jezus, ale bym się teraz zapomniał. Wracaj mi tam. Czekaj, idzie. Tu. Dobra, po pierwsze, musimy postawić. Właśnie tutaj jeszcze jesteś do zbadania. To jest osobna kwestia, ale muszę sprawdzić. Muszę tak, postawić po pierwsze kolejny fundament obok, żeby już tutaj postawić sobie kolejną tą. I bardzo wiem, skąd tu się bierze ziemia, no ale nie wnikajmy. Zasiejmy już tutaj te grzybki. Aha, ja tylko mogę tutaj wsadzić. Dobra, to nie. Myślałem, że to by działało trochę inaczej, no ale... Skoro działa tak, to zabierzmy to ze sobą. O, to. Po to chciałem się jeszcze cofnąć. Ten krwisty olej. Sam olej w ogóle mogę też zeskanować. 30 sekund tlenu. Tutaj coś... O, kolejny reaktor jądrowy. Dobra. Bynajmniej do Simofa dopłynąć, żeby sobie uzupełnić tlen. No, nie otwier luku! Jezus Maria! Welcome aboard, Captain. Tak blisko śmierci przez własną głupotę. Dobra, ile mam tego? Na jeszcze jeden mam miejsce.
Tylko teraz zeskanujmy od razu. Krwiste pnącze. Ha, czyli nie olej, tylko pnącze skanuję. Okej. Spoko. A olej mogę? Nie, oleju nie mogę skanować. Ale mogę go za to sobie tutaj pewnie zasadzić. Bo to jest taka odmiana wodorostów, nie? Czyli zapewne mogę sadzić i je. Okej. A chyba, że czekaj, chyba, że ja tego grzyba muszę zniszczyć. No, tylko jako, że jest kolegą grzybka kwasowego, no to troszeczkę to zaboli. Dobra, to się jeszcze cofnę po jeden olej. W ogóle wygląda, by miał coś w sobie. Jak bursztyn trochę wygląda. No, około jakiegoś przedmiotu, no ale to chyba tylko taki efekt wizualny. No i cyk. Pięknie. To niech się sadzi. Znaczy wróć, to niech se rośnie. Ja teraz wskakuję sobie, w ogóle nie mam pojęcia, ile ten odcinek już trwa, nie? Bo dość długo robiłem sobie przerwy na pauzie albo stałem w miejscu i milczałem. Więc nawet nie chcę zgadywać, ile może mieć ten odcinek. To jest chyba ołów, no ale jest mi zbędne chwilowo. Jak wszystko zresztą. Przestrzeniak. O kurde, to. Jest rubin. Co jest? A dobra, nie myślałem, że jakiś inny przestrzeniak, ale nie, one są chyba jedna ta sama. Dobra, gdzie ja tu wchodzę dalej? O, chyba sobie właśnie odpowiedziałem na pytanie. O, what the f... Co tu jest? Co jest? Ej, prąd mi zdechł! To jest drugie takie coś. Dzięki, przestrzeniaku. Tego potrzebowałem, żebyś mnie jeszcze wytegował stąd, nie? Okej. Wychodnia wapienia. Tutaj coś się świeci. Naprawy już będzie? Teraz się dowiem. Narzędzie naprawcze. Piąteczka. No już poniżej 50% było, tak więc... Trzeba naspawać, trzeba siebie też naspawać. Dobra, przetestujmy teraz karabin, żeby zeskanować to coś. To jest jakaś ośmiornica? Muszę też uważać na tlen. Krabośmiornica. No, wygląda interesująco. To są ta bańka czasowa, z której ja już uciekam. Dobra. No i nie zostawiłem tego nadajnika, no Jesus mać. Ja to jestem dobry, nie? O, już mogę ten chwas chwas, Jezus. Ten kwas mogę stworzyć. Trzy grzybki. A zróbmy w sumie. Tak chyba ta polianilina się też robiła. Nie, nie przewód. To było tutaj w narzędziach. Tu? Nie, to było w urządzeniach na wodę. Dobra. Szkoda, że nie mogę tego jakoś zakolejkować. Ale raczej twórcy nie myśleli o tym, że ktokolwiek, kiedykolwiek będzie chciał puścić sobie jakąś kolejkę do fabrykatora. Więc niech jest jak jest. A jeszcze ta kręgówka do usmażenia. To sobie od razu coś podjemy. Nigdy nie jest czułek. No, czyli tak jak u neonówki. Okej, jeden grzyb mi został. A to w sumie go tu wyrzucę. Tak, tu nie mogę. Mogę go tylko wsadzić do donicy.
Ale nie do tej dolicy. Dobra, to wyrzućmy po prostu. Na razie nie potrzebuję też tego kwasu przy sobie nosić, nie? Więc myślę, że go tu gdzieś zostawię. I tu zrzucimy sobie ten kwas. No i w sumie całą resztę, całą tę sól, cały ten lit, cały ten nikiel, który nadal w sumie nie wiem, do czego może mi służyć. Ale jest w zaawansowanej fabrykacji do czegoś potrzebny, więc no myślę, że to jest w miarę mówi wprost, co z tym powinienem robić, nie? Dobra, tę dwójkę to przypiszmy. I tutaj zaraz obok puścimy. Tyk. No nie, nie chcę podnosić. Tylko chcę nazwę zmienić. Edytuję nazwę. FOB. 1. Dobra. No, i to póki, i na tym zostaniemy, ale wiecie co, jednak wydaje mi się, że mam taką rozbitkę, bo nie wiem, czy eksplorować to dalej, czy też może nie byłoby lepiej mi się cofnąć i poszukać, przeszukać najpierw Aurorę, no bo chyba jednak no prędzej czy później też będę musiał w jej pobliżu zacząć się przemieszczać, zwłaszcza jeśli będę chciał zdobyć Prona, a na pewno na Aurorze tym kombinezon się znajduje, a bynajmniej rzeczy potrzebne do jego skrawcenia. Więc myślę, że no, coś to pomyślę jeszcze, co konkretnie będę chciał zrobić, no ale waham się między dalszą eksploracją a powrotem. Ale chyba jednak wybiorę powrót. Bo, no, co jak co. Ale taki Pron byłby dość fajny. Tylko przydałoby się też znaleźć do niego te ramię spinaczkowe, bo jakbym się takim Pronem zrzucił gdzieś tu, na dno, no to prędko bym się stąd nie wydostał. W sposób tradycyjny coś mi mówi, więc no, póki co to tyle. Na koniec usiądę sobie w obserwatorium, w którym ogarniemy widokiem ten biom. No nie wiem, jak go nazwać, ale ten biom. Cóż, ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.